wystawa jest bardzo udana. Najciekawsze jest w tej wystawie to, że jest to praktycznie rzecz biorąc pierwsza tego typu wystawa w ogóle kapitanów w Szczecinie. Czegoś podobnego do tej pory nie było. Kapitanów, którzy skończyli szkoły morskie w Szczecinie, Państwową Szkołę Morską, Wyższą Szkołę Morską, Akademię Morską i zdobyli szlify kapitańskie. W ogóle, jeżeli chodzi o kadry morskie, to Szczecin dał najwięcej kapitanów żeglugi morskiej dla całej floty polskiej. W dzień biały morze śpiewa, szepce i szeleści, samemu sobie jeno gwarząc opowieści. Kto się w nie wsłucha, słyszy w jego dziwnym szumie dalekie tajne głosy, których nie rozumie. Ale po nocy ciemnej, wśród pomrocznej głuszy, morze prawi wybranym o swej wielkiej duszy. I kto w swej piersi prawdom nieznanym nie przeczy, umiejąc słuchać głosów niewidzialnych rzeczy i samotnością łaskę swej jawie wysłuży, temu morze się zwierza, wieści z duszy wróży, iż utopiony sercem w oszołomnej pieśni, w zachwycie najpiękniejszą bezsenną noc prześni. A gdy upojonemu wiedzą w morskim wietrze z oczarowań zawrotnych powieki świt przetrze, co złotą obietnicą słońca się uśmiecha, ujrzy, jak łowiąc nocy pierzchającej echa wypływają z dniejących wód tajnej głębiny w sen o pieśni Ariona wsłuchane delfiny. Dla mnie bardzo ważne jest to, że przedstawiamy kapitanów, żeby znowu pokazać szacunek do kapitana, żeby znowu pokazać szacunek do munduru, bo zgubiliśmy ten szacunek do munduru. Wystawa ma swój cel, ma przypomnieć o potędze polskiej ongiś na morzu. Smutnie to trochę, że ci ludzie, którzy tutaj występują w roli aktorów, są już przeszłością. Coraz mniej jednostek pływa pod polską banderą, że coraz mniej docenia się wartość morza. Niebo było cudem czystości, lazurowym cudem. Morze było gładkie, było błękitne, było przejrzyste. Było wyiskrzone jak drogocenny kamień, otaczający nas ze wszystkich stron, aż do widnokręgu. Jakby cały glob ziemski był jednym klejnotem, jednym olbrzymim szafirem, drogim kamieniem przetworzonym w planetę. Bardzo cieszę się z tej wystawy, dlatego że obraz utrwala właśnie typowości naszych kolegów, mnie w tym również, w spojrzeniu, w geście, tak jak powiedział Parandowski w załamaniu chitonu. I on nawet powiedział, że żal mi tych, co nigdy się tam nie znaleźli i nie mogli posłyszeć marynarskich dyskusji. Dlatego to zostanie dla potomności, a kapitanowie, będąc na szczycie piramidy, są prawdziwymi wilkami morskimi, to też wystawa im poświęcona, sądzę, będzie początkiem większej całości, a więc utrwaleniu romantyzmu morskiego Polaków, a w tym właśnie głównie Szczecinian, którzy zajmują tu poczesne miejsce. Morze to uosobienie emocji. Ono kocha, nienawidzi, płacze. Umyka przed wszelkimi próbami ujęcia go w słowa i odrzuca wszelkie ograniczenia. Nieważne, co o nim powiesz, zawsze pozostanie coś, czego wypowiedzieć nie zdołasz. Oglądając tą wystawę tutaj na tych ścianach, stwierdziłem, że niektóre zdjęcia pokazują całą prawdę osoby, która jest sfotografowana. To jest specyficzna wystawa, bo jak widzimy, w twarze i postacie tu sfotografowane to są wszystko kapitanowie i muszę powiedzieć, że większość to są kapitanowie emeryci, już nie czynni zawodowo. Także to jest historia, która tutaj na tych ścianach wisi. Ale morze to potężna dusza, nieustannie skarżąca się na jakąś wielką, nie dającą się utulić boleść, zamkniętą w nim po wsze czasy.
nigdy nie będziemy w stanie zgłębić tej nieskończonej tajemnicy. Możemy tylko wędrować z uczuciem głębokiej czci i oczarowania po jej wąskim skraju. W oceanie skrył się świat bardziej fantastyczny, niż jakakolwiek wyobraźnia mogłaby zrodzić. Człowiek nigdy nie zgubi się na morzu. Robił te zdjęcia na stojąco, na siedząco i na leżąco. I przy tym wszystkim jeszcze miał bardzo różnego rodzaju filozoficzne wywody na temat życia i na temat zawodu fotograficznego. Także on leżał na podłodze i rozmawiał i robił zdjęcia, więc bardzo mi się to podobało, ponieważ nigdy w takiej sesji nie brałem udziału. Także to było bardzo interesujące. Artysta w pewnym sensie utrwala w swojej kliszy kawałek duszy każdego, który u niego się zjawi. Oprócz tego rozmowa z nim, jakby to powiedział Petroniusz, była przyjemnością i wielkim przeżyciem duchowym. Nie mając w swojej sakiewce wielu pensów oraz nic szczególnie interesującego na lądzie, postanowiłem zwiedzić morską część świata. Jam umiłował ciebie, oceanie. I szczytem uciech w mej młodości lecie było jak bąbel płynąć w twej pianie. Od dziecka m przywykł do twych fal, na grzbiecie twoim spoczywać to rozkosz. Zamiecie burz twych jam kochał, chociaż wnętrze człowieka przejmują grozą. Nasz artysta Andrzejek wyciągnął na tej wystawie dusze nasze. Pokazał nasze dusze, to tak artystycznie ujął nasze charaktery. I to jest wspaniale. Jest ta wystawa potrzebna nie tylko dla gospodarki morskiej, nie tylko dla Szczecina. Ja myślę, że w przyszłości może być rozwijana i pokazywana na wszystkich uroczystościach, morskich uroczystościach, dni morza. Morza pełne zwyczajnych faktów, które mówią same za siebie. Wysp, mielizn, raf, bystrych i zmiennych prądów, skomplikowanych zjawisk, które jednak przemawiają do marynarza językiem jasnym i precyzyjnym. Statek nie jest niewolnikiem. Trzeba mu dogadzać w czasie podróży i nie zapominać, że należą mu się w pełni nasze myśli, cała nasza umiejętność i poświęcenie. Jeżeli człowiek pamięta bez wysiłku o tym zobowiązaniu, jakby je czuł instynktownie, okręt będzie dla niego żeglował, zatrzymywał się, pędził, póki mu starczy sił lub, jak morski ptak spoczywający na gniewnych falach, przetrzyma najcięższy sztorm, podczas którego człowiek wątpił, czy wyżyje i ujrzy jeszcze wschód słońca. Ja osobiście wróżę tej wystawie wielką przyszłość. Zbliżają się dni morza. Każdy, który jest zafascynowany morzem, zafascynowany wodą, rzeką, jednostkami pływającymi, przyjdzie tutaj, zatrzyma się przez chwilę, pomyśli o egzystencji, pomyśli o upływającym czasie, a przede wszystkim pomyśli o wielkich przestrzeniach, w które zwrócony jest wzrok tych fotografowanych wilków morskich. Cóż wiodło cię znowu na morze? Można by zadać pytanie. Nie wiem, co na nie odpowiedzieć. Pytajcie tak samo muchy, dlaczego brzęczy i lata. Pytajcie tak samo zwierza, dlaczego kąsa i drapie. Pytajcie ryby i ptaka, i ognia, dlaczego płonie, i wody, dlaczego płynie. Taka natura jest rzeczy.